rządu jest zarządzanie sprawami publicznymi przez samych zainteresowanych za pośrednictwem wybranych do Rady Miejskiej przedstawicieli oraz burmistrza. Jest to rola służebna wobec mieszkańców, dlatego musi opierać się na jawności i przejrzystości intencji władzy, rzeczywistym dialogu społecznym, jak również aktywnym uczestnictwie mieszkańców w podejmowaniu decyzji. Obecna administracja wymaga zmiany. Jednolite i przejrzyste dla wszystkich reguły postępowania i sprawność działania powinny stać się wizytówką naszej gminy. Chcemy zaszczepić postawę proobywatelską wśród urzędników miejskich, obligując ich, aby wychodzili naprzeciw problemów mieszkańców naszej gminy oraz z odpowiedzialnością i zaangażowaniem wypełniali swoje obowiązki. Chcemy zerwać z obsadzaniem stanowisk, z pominięciem kompetencji, wprowadzając przejrzyste zasady zatrudnienia kadry kierowniczej urzędu oraz jednostek i spółek gminnych. To merytoryczne przygotowanie i doświadczenie powinno stanowić główną przesłankę w ubieganiu się o stanowiska, aby wypełnić podstawowy cel samorządu – zapewnienie jak najlepszej realizacji powierzonych zadań. Drodzy Państwo, nie może być tak, że władza chlubi się wielomilionowymi inwestycjami, zaniedbując zaspokojenie podstawowych potrzeb naszych mieszkańców. Władza pracuje dla mieszkańców i to ich głos powinien być najważniejszy. Opinia publiczna musi być na bieżąco informowana o celach, metodach, zasadności i kosztach realizowanych zmian, projektów czy inwestycji. Powinna też współuczestniczyć w każdej debacie o przyszłości gminy. Dialog, konsultacje i wsłuchiwanie się w jej przekaz uważamy za priorytet. Korzystając z okazji, pragnę bardzo serdecznie podziękować władzom Porozumienia i władzom Prawa i Sprawiedliwości za poparcie mojej kandydatury na fotel burmistrza Mogilna w najbliższych wyborach samorządowych oraz deklaruję i zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby te wybory wygrać. Chciałabym wygrać dla mieszkańców ziemi mogileńskiej. Dziękuję.